obiecuję cię kochać, bo zawsze widzisz mnie lepszą niż jestem. Obiecuję cię kochać, bo zawsze karmisz mnie czystym powietrzem. Obiecuję cię kochać, bo żebym mogła spać, wstajesz wcześniej. Mówisz dzieciom, niech mama śpi. Mówisz kocie, odpocznij jeszcze. Kocham cię bardziej niż wczoraj. Kocham cię niż jutro. Kocham cię bardziej niż wczoraj, kocham cię mniej niż jutro. Zaśpiewała przed chwilą piosenkę, którą napisała specjalnie dla swojego męża na ich ślub. O tym, jak wyglądał ten dzień i o tym, jak wygląda ich miłość, opowie za chwilę piosenkarka, reżyserka i scenarzystka Maria Sadowska. Marysiu, bardzo się cieszę, że u mnie jesteś. To jest dla mnie wielki zaszczyt. No i przechodzimy do tego, mam wrażenie, bardzo kobiecego, fajnego tematu. I gwiazdy, które do mnie przychodzą, tak naprawdę cieszą się na te wspomnienia. Mam nadzieję, że ty też cofniesz się do takich bardzo sentymentalnych chwil. No to ja bym się chciała cofnąć o wiele lat wstecz, na początek, do tego momentu, kiedy poznałaś swojego męża. To było na festiwalu muzyki reggae w Ostródzie? Tak, i co ciekawe, to mama mnie zabrała na ten festiwal. Ja byłam wtedy w trasie z moim zespołem i mama do mnie dzwoni w sobotę, mówi, gdzie jesteś? Ja mówię, no właśnie tam w Olsztynie, pakuję się do busa i wracamy do Warszawy. Mama mówi, nie, 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 absolutnie, ty nie wracasz, ty zostajesz, ja po ciebie przyjeżdżam, zabieram cię na festiwal reggae. Moja mama, lat 70 parę wówczas, ze swoją przyjaciółką, która była attaché kulturalnym na Jamajce przez wiele lat, była zapraszana na wszystkie festiwale reggae jako taka gość honorowy i one były znane jako takie dwie babcie w pierwszym rzędzie w każdym reggae festiwalu. No i wtedy to dopiero tak były początki tego festiwalu Ostróda w zasadzie. No i rzeczywiście mama mnie zabrała na festiwal. Ja już byłam sama bez znajomych w zasadzie, mama tam szalała, prawda, z przyjaciółką, to ja tak trochę się sama błąkałam właściwie po tej płycie, po tej płycie wśród publiczności. I tam właśnie pierwszy raz, powiem wam szczerze, że ja nie jestem w ogóle sentymentalna i naprawdę nie wierzę w takie rzeczy, nigdy nie wierzyłam w takie rzeczy jak miłość od pierwszego wejrzenia. I naprawdę powiem wam szczerze, że to było tak jak w filmie, że jak Adrian się odwrócił, spojrzał na mnie tak poprzez tłum w ogóle, i on stał dosyć, no ja nie wiem, z 50 metrów ode mnie. I tak jakby czas zwolnił naprawdę i patrzyliśmy się na siebie przez jakieś dobre 5 minut. To naprawdę długo. Naprawdę było takie wrażenie, wiesz, no całą piosenkę, wiesz. I naprawdę było takie wrażenie, że jakby czas dookoła zwolnił, że wszyscy dookoła w zwolnionym tempie, nie? I my tak stoimy w tym tłumie i patrzymy na siebie. No więc to zadziało się szybko, miłość, cyk, na pstryknięcie. Ale teraz tak, od tego poznania do zaręczyn kilka lat i od zaręczyn do ślubu kolejne 7. No to prawda, to minęło trochę czasu. Co się stało? Wiesz co, nie, po prostu w ogóle ja wtedy jeszcze, to w ogóle nawet nie myślałam o ślubie i w ogóle taka byłam raczej, że ślub, że jakieś, wiesz, takie normy społeczne, niekoniecznie, wiesz, i inaczej w ogóle na to wszystko patrzyłam. Oczywiście super było, jak Adi mi się oświadczył jednak, bo uważam, że facet powinien mieć jaja i jak się lasce oświadcza, mnie w zasadzie te oświadczyny wystarczyły mi na lata. Muszę przyznać, że Adi wziął mnie z zaskoczenia i w zasadzie w ogóle się nie spodziewałam tych oświadczeń. Wtedy byliśmy już 2 albo 3 lata razem. No i muszę przyznać, że pięknie wymyślił te oświadczenie, dlatego że to było, Adrian jest sejn na Suwalszczyźnie i tam jego rodzice mają dom pięknie położony, tak na wzgórzu nad jeziorem. No i Adi mówi, słuchaj, idziemy sadzić drzewa. No i zabrał mnie w takie miejsce na tym wzgórzu. Widzę, że już jest spulchniona ziemia i Adi daje mi łopatę, mówi, masz kop. Trochę mnie to zdziwiło, bo Adi jest takim raczej dżentelmenem, zawsze wszystko za mnie nosi. Nagle kop mi tą dziurę. A tu nagle kop, nie? I to jeszcze tak nie było łatwo kopać. No ja tak kopię, wiesz, i trafiłam na coś twardego w końcu, nie?
No i wykopałam szkatułkę. W tej szkatułce była jeszcze jedna szkatułka, w tamtej jeszcze jedna. Ta pierwsza musiała być duża, żebyś na pewno w nią walnęła. Tak, żeby na pewno w nią trafiła. No i jak się dokopałam, wiesz, do tego pierścionka, to Adi wtedy padł na kolana i wtedy wyszło słońce za chmur i się zrobiło pięknie, bo to była wiosna, to było jakoś tak na Wielkanoc. W tamtym momencie, a nie zapomnę się, że z domu wtedy, bo już tam rodzice Adriana o tym wiedzieli, byli na to przygotowani, oni wszyscy gdzieś tam czyhali pod oknem i patrzyli, co się dzieje. I wtedy oni wypadła właśnie teściowa z kwiatami i teściu z domu. I moi rodzice też byli, no bo była Wielkanoc, wiadomo, więc cała ta rodzina potem wyległa w ogóle jakby przed dom i już było bardzo uroczyście, no i się popłakałam oczywiście i tak dalej, było to super. Jak po raz pierwszy uderzyłaś łopatą w coś twardego, to w ogóle przeszło ci przez myśl, że to może być pomysł na zaręczyny? Właśnie, że w ogóle nie, że mnie tak zaskoczenia wzięli z tymi zaręczynami, tym bardziej, że ja właśnie wcale nie byłam taką laską, wiesz, która w ogóle o tym jakoś wspominała. Ja o tym w ogóle nie myślałam, to było dla mnie totalne zaskoczenie. Po prostu skarb pirata znalazłam na wzgórzu narzeczone. Nie, u chłopaka, niesamowita. Tak, ale było wzruszające. Powiem wam, że jednak się popłakałam trochę w czasie tych oświadczeń i było to super. No i później, wiesz co, jakieś takie miałam, tak się w sumie się cieszyłam z tych oświadczeń, z tej deklaracji takiej, wiesz, że facet chce być z tobą po prostu. To miłe. Że powiem ci, że nie myślałam w ogóle o tym ślubie jakoś później latami, dlatego też z różnych przyczyn. No to najczęściej też dlatego, że po prostu nie mieliśmy czasu, albo nie mieliśmy czasu, albo nie mieliśmy pieniędzy, albo zawsze latem, wiesz, koncerty, wiesz, strasznie latem się zawsze dużo działo, zawsze sobie mówiliśmy, dobra, no może w tym roku ten ślub weźmiemy, a się okazywało, wiesz, że to, że tamto, że film, że coś i po prostu tak nam te lata mijały jakoś, wiesz, nawet nie wiem, kiedy to się stało, jedno dziecko się pojawiło, drugie dziecko się pojawiło. Właśnie o tym chciałam powiedzieć, jeszcze w międzyczasie jedna ciąża, druga ciąża. Życie się bardzo nasze też zmieniło, wiesz, i ja zaczęłam do tego podchodzić trochę bardziej pragmatycznie. Mhm. Czyli już tak wiesz, że jednak muszę być odpowiedzialną mamą, że jednak na papierze no, te dzieci, żeby miały rodziców. No też przyznaję, że troszkę była presja od strony rodziców Adriana, bo tam jest tradycyjna rodzina, szczególnie od strony babci, która już tak była zbulwersowana, że te dzieci takie nieślubne, no i że coś trzeba zrobić z tym koniecznie i w ogóle. To był rzeczywiście fajny moment był na ten ślub. Ja wam powiem, że ja się bardzo cieszę, że ja wzięłam ten ślub w takim momencie, kiedy my już byliśmy bardzo dojrzałym związkiem, z długim stażem, no bo my już wtedy byliśmy 10 lat razem w zasadzie. W zasadzie tak. Że już takie w zasadzie stare, dobre małżeństwo, wiesz, i rodzina, i dzieci. Ale to było coś fantastycznego w takim momencie życia. I też dla mnie to był taki moment pewnego zamknięcia, wiesz, bo ja właściwie skończyłam 40 lat. Wtedy, czy byłam jakoś tak po 40 tuż, zrobiłam film Sztuka Kochania, więc to było, wiesz, miałam wrażenie, że zamknął się jakiś taki rozdział w moim życiu, nie? I też miałam bardzo dużo pracy i ta praca w momencie się jakby właśnie skończyła i ja poczułam, że to jest taki moment na załatwienie niezałatwionych spraw z twojego życia, wiesz, takiego też prywatnego. I że to jest taki moment właśnie, że musimy już ten ślub wziąć, nie? I naprawdę bardzo się cieszę z tej decyzji. Naprawdę wszystkim to polecam. Taki moment, wiesz, też na odnowienie sobie, wiesz, jakby i powiedzenia sobie wszystkiego jeszcze raz. Odnowienie też tej miłości. Nie mówię, że jakaś nasza bardzo też kulała, ale w ogóle super to nam zrobiło psychologicznie i w ogóle pod każdym względem. Czyli poczułaś taką trochę różnicę? Tak, ogromną i na przykład myślę, że dlatego, że na przykład moja płyta teraz, Początek Nocy, w zasadzie ja zawsze mówiłam, że nie będę śpiewać piosenek o miłości, a ta płyta jest prawie cała o miłości. Mhm. To jest wynikiem tego ślubu w pewnym sensie, tych wszystkich też przemyśleń i przeżyć, które miałam, takich przemyśleń dotyczących właśnie długoletniego związku i tak dalej, i tak dalej. I ja po tym ślubie właśnie napisałam te wszystkie piosenki z tych emocji. Czyli był takim jakby zamknięciem pewnego etapu, ale jednocześnie otwarciem kolejnego. Tak, i otwarciem kolejnego, i dokładnie. Bardzo inspirujący, nawet do dalszej pracy. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Ale na tej płycie jest chyba ta jedna taka bardzo wyjątkowa piosenka, ponieważ ty dla swojego męża napisałaś
piosenkę na ślub. Rozumiem, że to było coś takiego twojego bardzo osobistego, wynikającego z wnętrza i z tego, co chcesz jemu faktycznie przekazać w tym wyjątkowym dniu. Czy tworząc ją, miałaś już z tyłu głowy taką myśl, oj, a to będzie potem piosenka na mojej płycie? Czy to nie, miała no być właśnie osobista w ogóle rzecz? Tego, w ogóle to nie było w ten sposób napisane i ta piosenka była właściwie napisana wyłącznie z myślą o ślubie. Jak ją komponowałam, w ogóle nie myślałam dalej. Zresztą my sobie w ogóle robiliśmy takie prezenty artystyczne na ten ślub i cały ślub, my nie mieliśmy jakiegoś tam super tematu przewodniego, tylko po prostu, że to jest ślub muzyczny. Na przykład widzisz, o, zaproszeniem na ślub była płyta z piosenkami. Nagraliśmy na tej płycie, ponieważ mój mąż też śpiewa, też ma swój zespół, super. Więc wszystkie każdy z nas zamieścił różne swoje piosenki o miłości, które pisaliśmy dla siebie wzajemnie przez te wszystkie lata. Plus tam jeszcze są dwa niepublikowane nigdzie numery. Jeden tam też skomponowany właściwie na tą okazję i tak dalej. Właśnie ja jestem tobą, a ty mną. To super. Jest taka piosenka w zasadzie jeszcze niepublikowana. Która... Ale to jest cudowne zaproszenie, wspaniałe. No. Po prostu jakby... Tylko, że musisz być artystą, żeby coś takiego stworzyć. To nie jest dla każdego, no, ale to jest super, ale nie możesz, dla każdego. Możesz zrobić składankę swoich ulubionych, swoich ulubionych artystów. Ale jednak to ma moc, jak to jest twoje. Nie, no jasne. Zupełnie oczywiście, inno. Że tak, bo my też na tych przestrzeni, w ciągu tych 10 lat napisaliśmy bardzo dużo piosenek dla siebie, wzajemnie, bo i Adi dla mnie pisał dużo utworów, typu Panie proszą panów na przykład. I w zasadzie w tych piosenkach jest też jakaś tam historia naszej miłości. No więc mieliśmy generalnie pomysł, że to będzie generalnie po prostu wesele muzyczne. Mhm. No bo wiadomo też to na te wesele, znaczy też ja miałam mnóstwo pomysłów na ten ślub latami. Też on się nie odbył, bo się nie mogliśmy zdecydować właściwie, jak on ma wyglądać. Tak. Więc oczywiście były różne pomysły. Oczywiście ten pierwszy pomysł masz taki, że on musi być inny niż wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Ale potem powiem wam, że mnie właśnie, wyobraź sobie, że w kwestii ślubu poszłam najbardziej tradycyjną i utartą możliwą ścieżką. Taki tradycyjny polski ślub. Ale mnie zaskoczyłaś. Właśnie powiem ci, że ja sama siebie też zaskoczyłam tym i wcale nie żałuję tego w ogóle. Bo gdzieś tam ja w ogóle lubię taki tradycjonalizm, taką trochę obrzędowość. To jest taki folklor trochę. To jest część naszej kultury i tak sobie pomyślałam, kurczę, no dobra, no będę wymyślać jakieś śluby, nie wiem, pod wodą, w balonie, wiesz, na plaży, na Bali, wiesz, i tak dalej, ale dlaczego nie zrobić jednak takiego ślubu, który jest taki osadzony w polskiej tradycji? Zresztą Adi też mnie na to namawiał, mówi, słuchaj, ale nie chcesz, żeby było jednak przyjęcie, żeby babcia z dziadkiem zatańczyli z wujkami, wiesz, żeby się spotkały rodziny, żeby to było tak po prostu, wiesz, po Bożemu właśnie. Czyli na początku był kościół, potem tak, jechaliście były, tak, i były nad różne pomysły Zegrze? Nad Zegrze, tak. Tak. Ale i tam w końcu po prostu... się skończyło na tym, że wszystko tradycyjnie, czyli w kościele u Panny Młodej, czyli w moim rodzinnym kościele i właśnie kościelny, bo też najpierw strasznie chciałam, że może na zewnątrz, że na dworzu i tak dalej, ale potem jakoś tak poczułam, że jednak to jest moja tradycja. Ja się wychowywałam tam, to jest moje miejsce i w sumie, że było coś fajnego też w tym, żeby wziąć jednak ten kościelny. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Obiecaliśmy sobie, że oprócz tej przysięgi takiej tradycyjnej w kościele, że w związku z tym, że zrobimy sobie ołtarz drugi tam nad tym Zegrzem, będzie taki ołtarz, wiesz, zielony właśnie na dworze i tam złożymy sobie przysięgi muzyczne. Czyli spełniłaś dwa marzenia i o takim tradycyjnym tak, ślubie dokładnie. W kościele w sumie, i o tym plenerze. W sumie dwa w jednym było i rzeczywiście no, tam napakowanych atrakcji mieliśmy strasznie dużo różnych jednak mimo wszystko. Był ustawiony ten plenerowy jakby ołtarz, no i tam graliśmy sobie po raz pierwszy właśnie tą piosenkę i to jest ciekawe, ponieważ ja w zasadzie komponuję najczęściej piosenki na fortepianie, a wtedy dostałam ukulele na urodziny, czyli pół roku wcześniej. I dałam sobie, za punkt honoru obrałam sobie to, że ja nie tylko jakby
skomponuję tą piosenkę, no ale też, żeby nie było za łatwo, to właśnie na ukulele to zrobię i to będzie pierwszy kawałek skomponowany na ukulele. Czyli ty po prostu od dziecka byłaś ambitna, ale teraz już doszłaś po prostu do takich szczytów tej ambicji. No to jest takie wychodzenie ze strefy komfortu, nie? Że no można na fortepianie, ale po co, skoro może być trudniej. No a w ogóle z tą piosenką było tak, że ja ją zaśpiewałam wtedy po raz pierwszy i w zasadzie nie miałam w planach jakoś specjalnie w ogóle z nią wychodzić, bo ona jest bardzo osobista. Ona jest naprawdę taka, że jak ją śpiewam, mam wrażenie, jakbyście mi do łóżka weszli i mnie taką rozczochraną rano widzieli, wiesz, stojącą. Z przyjemnością, Marysia. No, więc ona jest bardzo osobista, ale właśnie wtedy Kaja ją usłyszała na tym ślubie i Kaja od razu, zaraz po tym ślubie zaprosiła mnie do swojej audycji. Mówi, musisz zagrać tą piosenkę, musisz. I zagrałam u niej w audycji. Potem jeszcze jak organizowałam koncert dla nauczycieli i zadzwoniłam do Kai, ona mówi, słuchaj, ja bym chciała z tobą w duecie tą twoją piosenkę ze ślubu zagrać. I wtedy zagrałam ją pierwszy raz publicznie w ogóle na tym koncercie dla paru tysięcy ludzi. I wtedy poczułam, że jednak muszę się podzielić tą piosenką i Kaja też mówiła, nie możesz tego trzymać dla siebie. Musisz się z tym podzielić, ale też i zaprosiłam ją później właśnie na płytę. I miałam takie poczucie, że ponieważ zaśpiewałyśmy to razem, to ona nabrała takiego bardziej uniwersalnego charakteru. No ja fragment zagram, żeby was tu nie zamęczać. Myślę, że nas nie zamęczysz. Obiecuję cię kochać, bo zawsze widzisz mnie lepszą niż jestem. Obiecuję cię kochać, bo zawsze karmisz mnie czystym powietrzem. Obiecuję cię kochać, bo żebym mogła spać, wstajesz wcześniej. Mówisz dzieciom, niech mama śpi. Mówisz kocie, odpocznij jeszcze. Kocham cię bardziej niż wczoraj. Ja jestem osobą, która jest totalnie wolna od zazdrości, ale po prostu mam około siebie artystę, który po prostu bierze instrument, nagle gra i śpiewa, to tak ci cholernie zazdroszczę ale tego. Ale to do zrobienia, to jest takie piękne. Na ukulele jest bardzo łatwo się nauczyć. A tam ukulele! No serio. Ty weźmiesz wszystko i grasz, no grasz, ale jakby fakt, że potrafisz napisać taką piosenkę, stworzyć ten piękny tekst, napisać do tego muzykę, to jest tak wyjątkowe. To wzrusza jakby osoby, które, wiesz, słuchają tego zupełnie z boku, nie będąc w tym twoim uczuciu, ale na pewno jak usłyszał to twój mąż już wtedy, plus cała rodzina, no to chyba wszyscy byli totalnie, co? No, chyba wszyscy płakali z tego, co pamiętam. U mnie też wszyscy teraz płaczą, wykańczasz ekipę. Trochę mnie też, ale ja już umiem sobie z tym radzić. Ale muzyka jest akurat czymś, co, wiesz, to jest cudowne, że właśnie muzyka jest czymś takim. Na mnie czy możesz te wszystkie emocje właśnie zawrzeć w sposób w ogóle kompaktowy, nie? Może pisz więcej tych piosenek osobistych, ale całą sztosę. Wystarcza minuta w ogóle i wiesz, i to wszystko jest zawarte w tym. I te wszystkie emocje, które ja miałam też chyba przygotowując ten ślub i w ogóle, wiesz. Chociaż oczywiście jak to w naszym wypadku, ślub był robiony kompletnie na wariata. To nie jest tak, że naprawdę my to nie było tak, że my to szykowaliśmy 2 lata i tak dalej, tylko oczywiście obudziliśmy się 5 roku wcześniej. Oczywiście, wiesz, nie można było żadnego miejsca znaleźć, ani nic, dlatego ślub się odbył w czwartek.
Właśnie zastanawiałam się, czy ten czwartek wynikał z tego, że próbowaliście ukryć się przed paparazzi, Też, bo stwierdziliśmy, że właśnie nie będziemy robić w weekend, tym bardziej, że jakby nasze środowisko raczej właśnie w weekend gra i ma koncerty i pracuje i większość naszych przyjaciół właśnie w weekendy nie mogłoby być. Dlatego postanowiliśmy, że zrobimy ten ślub taki, wiesz, właśnie... Bezpieczny i koncertowy. Tak, że zrobimy go w środku tygodnia. Na waszym ślubie była masa znanych osób, właśnie szczególnie tych związanych z muzyką. Czy to było... I jakby podczas wesela bardzo dużo było muzyki granej na żywo, ale czy to było tak, że wy to zaplanowaliście, czy spontanicznie po prostu właśnie znajomi wpadali na scenę i każdy coś zagrał i duszał? Wiedzieliśmy, że tak będzie, bo my zawsze mamy coś takiego, my w ogóle bardzo dużo gramy jam session, u nas w domu jest taki dom otwarty, że przychodzą znajomi z instrumentami, gramy, śpiewamy, więc jakby w zasadzie od początku było założenie, mieliśmy zespół bardzo fajny zresztą, który... coś tam grało, ale od razu właściwie było założenie, że ten zespół gra jednego seta, a potem już wchodzimy my z naszymi zespołami na scenę, bo dla nas jakby ja sobie nie wyobrażam zabawy, jak sama nie gram też, nie? Więc w zasadzie graliśmy cały czas, więcej graliśmy niż tańczyliśmy w zasadzie. Po czym o czwartej weszli z kolei DJ-e, też moi przyjaciele, z którymi ja od lat gram imprezy DJ-skie i śpiewaliśmy i graliśmy jeszcze nad ranem. Boże, dlaczego mnie nie było na tym weselu, Marysia? Też muszę przyznać, że miałam super naprawdę wieczór panieński. Druhny dały radę, świadkowa? Mi mega po prostu zrobiły wieczór taki, też mega tradycyjny, nie spodziewałam się tego. Ale jak tradycyjny, że ze striptizera? Tak, tak tradycyjny. Wszystkim, nawet nie z jednym. To znaczy ze wszystkim, no proszę. Nie, słuchaj, w ogóle full pakiet. Najpierw był escape room. Okej, okay, czyli tak. Najpierw był escape room, potem byliśmy u mnie w domu, gdzie właśnie była wróżka oraz ku memu wielkiemu zaskoczeniu, bo ja naprawdę bym kompletnie w to nie poszła, ale po prostu było trzech stripteaserów, jeden po drugim wchodził. Kocham ten wieczór! Tak, po czym mieliśmy party busa, którym jeździliśmy po Warszawie z 2 czy 3 godziny i jeszcze gdzieś tam w klubach kończyłyśmy. Ty i ile dziewczyn? Ranem. No z 25 dziewczyn było, no i właśnie między innymi w domu, ponieważ ja wymyślałam sobie, że będziemy mieli takie... no takie wstążeczki, co się, wiesz, że sobie wieszasz i zrobiliśmy chyba z 20 może nawet. Nie? No i jak w końcu one zawisły i na nie popatrzyłaś, to co, czułaś satysfakcję, nie, super radość? Super było, bo zmieniliśmy sobie to, jakby trochę to wnętrze, wiesz, i jakby to było takie, że no masz coś takiego, że personalizujesz i że to jest twoje, a jeszcze tym bardziej masz satysfakcję, jak samemu po prostu to zrobiłeś. I ale pamiętam, że pomocą, wiesz, wiązałam to i wiązałyśmy to jako intencje, że wiązałyśmy tę każdą wstążeczkę z jakimś życzeniem albo z jakimiś, żeby to wszystko było jaką, wiesz, jakby z intencjami pozytywnymi, nie? Te wszystkie wstążeczki. Ja bym chciała wrócić teraz na moment do twoich dzieciaków, bo wybraliście ślub w momencie, jak już mieliście dwójkę dzieci. Tak. No i dzieci na ślubie to jest zawsze przedsięwzięcie. No super, znaczy w ogóle Wilka była bardzo przejęta i była taka, pamiętam, bardzo poważna. Nie wiem, ona tak miała wrażenie, że się dzieje coś bardzo takie, zresztą jeździła ze mną na wszystkie przymiarki sukienek i tak dalej. Mhm. W ogóle fajne było takie też przeżycie takie babskie, wiesz, że właśnie, że z córką przeżywasz coś takiego, że to jest takie, tak jak tu się spotykamy i to jest taki bardzo kobiecy klimat, wiesz, to jest coś, czego faceci do końca nie zaznają i nie skumają i to jest super. I jak dzisiaj tu przyszłam rano, to miałam przecież właśnie takie, że o Jezu, jak zatęskniłam za takimi, wiesz, babskimi właśnie spotkaniami, pogaduchami i tak dalej. Więc się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj bardzo. Ale natomiast no, mój synek miał chrzciny, więc on był bardzo przejęty. Ja zresztą obcinałam mu jeszcze grzywkę rano. Powiem ci odważnie. Bardzo zabawne. Ale wyszło ci, czy tak? No tak jak zwykle. No ładnie, ładnie, on ci tego nie wybaczy. Ale dzieciaki super i się mega bawiły, tańczyły z nami. Pierwszy taniec to właśnie nie mieliśmy, że tam nie mieliśmy jakiegoś tam układu czy czegoś, tylko po prostu wzięliśmy dzieciaki na ręce i się wygłupialiśmy. No Lilka się strasznie przebierała, miała 3 sukienki, słuchaj, ja miałam jedną, a ona miała 3. Proszę, no i to jest po konkret. Po prostu co dwie godziny była zmiana kreacji, wiesz. Była lepiej przygotowana od ciebie. Tak. Ale skoro już o tych kreacjach mówimy, zaczęłyśmy od malutkiej kreacji, przejdźmy do większej, no bo ty postawiłaś na suknię, która w przeciwieństwie tego całego dosyć tradycyjnego ślubu była taka inna niż wszystkie. No tak, tak, ale też kiedyś zawsze myślałam, że ja pójdę w jakimś czarnym garniturze do ślubu na przykład, nie? Znaczy w czarnym nie, ale że w niebieskim, o na przykład niebieski to jest mój ulubiony kolor. I też jednak to, że się zdecydowałam jednak na w miarę tradycyjną sukienkę, to też właśnie trochę mnie zaskoczyło w tym wszystkim. Ale powiem ci, że tak, ja już miałam takie momenty, żeby iść w ogóle na całe, że już chciałam być taką totalną księżniczką, o typu to, nie? Że już taki full w ogóle, włosy zapuszczałam jak do komunii, nie? Wszystko.
ta od razu, jak ją założyłam, to poczułam się tam, miałam jeszcze chyba jedną taka, która też mi się podobała, ale od razu poczułam, że ta, że jest rockowa, taka i że ona ma w sobie połączenie tego, bo ona po prostu i z jednej strony właśnie jest inna i jest taka moja, bo ja bardzo lubię krótkie spódnice, sukienki w ogóle. Była ale taka też, z pazurem, ale nie? Też miała, ale miała tego tiulu trochę, wiesz, i tej księżniczkości. Bo ona górę miała taką dosyć klasyczną. Piękną górę z przepięknym haftem. Takim, tak, wiesz. Ale dół? Tak, dół krótszy. Tutaj, wiesz. Przeźroczysta tkanina. Tak, i przede wszystkim ona była super wygodna, super się mi tańczyła. Ja właśnie w ogóle nie potrzebowałam drugiej sukienki na przebranie. Ja w tej sukience tańczyłam do rana na bosaka w zasadzie. I teraz nawet myślę, że może na koncerty ją użyję, że jak będę grała ten kawałek na koncertach, to będę ją zakładać. Super po prostu. Pomysł. Czy tak jak teraz sobie wspominasz to wesele, to myślisz sobie, że to było po prostu dla ciebie wesele idealne, tak, że nie mogło było być lepiej? Super, było super. Czy coś byś zmieniła? Nie, nic bym nie zmieniła w ogóle. Było naprawdę super i też od strasznie wielu przyjaciół mieliśmy takie głosy, że w ogóle mega, 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 że najfajniejsze wesele, na jakim byli, więc w ogóle super, to najlepsze, co możesz usłyszeć, wiadomo. Super, fajnie i chciałabym to powtórzyć na przykład, wiesz, żeby na przykład odnowić śluby czy coś, że powinno się i wtedy mnie robić. Zaprosisz. Dobra, 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 wtedy na pewno. Bo ja kocham muzykę na żywo, nic mnie tak nie kręci jak muzyka na żywo. Zawsze parą mówię, jak zastanawiałam się, czy wziąć zespół, czy DJ-a, zawsze mówię, najlepiej weź jedno i drugie, ale jak nie możesz, to muzyka na żywo to jest... ale to właśnie to przeżycie mentalne, że jesteś z przyjaciółmi, z rodzicami, z... nawet z jakimiś ciotkami czasami, których może nawet nie znasz tak blisko i tak dalej, ale właśnie, że to jest ten moment tego przenikania się kultur. Też muzyka łączy bardzo. No bardzo, oczywiście. I to jest fajne podczas wesela, czy umiesz śpiewać, czy nie, to możesz, oczywiście, prawda? To jest ten moment. Oczywiście, dokładnie. To jest moment, kiedy nawet ja mogę śpiewać. Dokładnie, absolutnie tak. Jak pod prysznicem. To jeszcze co, na koniec zagrasz? Dobra, jasne. Ładnie. Pewnie. Jeszcze raz, bo to było takie wzruszające i piękne i wydaje mi się, że to będzie takim fajnym zamknięciem tej naszej rozmowy. Obiecuję cię kochać, bo zawsze widzisz mnie lepszą niż jestem. Obiecuję cię kochać, bo zawsze karmisz mnie czystym powietrzem. Obiecuję cię kochać, bo żebym mogła spać, wstajesz wcześniej. Mówisz dzieciom, niech mama śpi. Mówisz kocie, odpocznij jeszcze. Kocham cię bardziej niż wczoraj. Kocham cię niż jutro. W ciemnej dolinie zawsze mnie wołaj. Ty jesteś moja prawda. Obiecuję kochać cię, kocham cię. Dziękuję. Wspaniale. Buduj swój biznes razem z nami. Od teraz możesz przystąpić zupełnie bezpłatnie do naszej bazy ślubnych specjalistów. Jeśli prowadzisz salę weselną, zespół muzyczny, cukiernię, kwiaciarnię, wypożyczalnię aut czy jakikolwiek inny biznes z branży ślubnej, dołącz do nas już dziś. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz.
Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za 2 tygodnie.